będziemy robić wszczepienie soczewek kwakijnych. Moja wada wzroku nie pozwalała na laserową korekcję wzroku, więc pan doktor zaproponował soczewki kwakijne. Ja soczewki nosiłam od ponad 30 lat na zmianę z okularami, więc soczewki były grane i były używane. Natomiast ostatnio soczewki zaczęły powodować różne uciski i zapalenia na spojówek, niewygodność, suche powietrze było w zimie też bardzo, więc zaczęło mi to doskwierać. Stresik jest, radość jest. Radość już była, jak się dowiedziałam, że się zakwalifikowałam, a teraz jest za chwilę druga radość, jak wyjdę poza biegu, myślę. To myjemy rączki. Bardzo ważna procedura, jeżeli chodzi o czystość, higienę zabiegów. Trzeba na to też poświęcić odpowiedni czas według odpowiednich standardów i procedur. Dobra, to zaczynamy zabieg i widzimy się za pół godzinki. Muzyczka chilloutowa, więc przyjemnie. Najmniej przyjemny moment to chyba wyciąganie już tej rozwórki, która jest w oku. To jest chyba najmniej przyjemny moment. Nie? Ale poza tym to bardzo sprawnie. Pan doktor jest super, bo mówi, co się dzieje. I to dla mnie jest takie uspokajające, jak wiem, co w danej chwili się dzieje i że dzieje się zgodnie z planem, więc to jest doskonałe. Jak lekarz jest niemówiący, to bardzo nie mówię. A pan doktor mówił, co się w danym momencie dzieje i było super. Bólu żadnego nie było. Było lekkie, co chwilę jakieś kolejne żelki i płyny były, znajdowały się na oku, więc chłodne, więc przyjemnie. Nic nieprzyjemnego w samym zabiegu nie było. Absolutnie nie. Minus 10 dioptrii i 4 dioptrii astygmatyzmu. Na lewym oku minus 12 dioptrii i 3 dioptrii astygmatyzmu. Skorygowaliśmy teraz to soczewkami fakijnymi, równocześnie korygując tak samo starczą wzroczność. Pani Alicja ma, mogę powiedzieć? Tak. 49 lat i czyta teraz prawie 100% z dali, bez korekcji. I mniej więcej zbliży, potrafi też przeczytać gazetę, książkę, a do, powiedzmy, do bardzo małego druku, na przykład do ulotek lekarstw, potrzebuje okularki mniej więcej plus jeden, ale to są sytuacje ekstremalne. Teraz tylko proszę intensywnie zakraplać według planu, który pani zaraz damy. Widzimy się za 7 do 10 dni. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Więc noc minęła bardzo spokojnie, nadspodziewanie spokojnie i przez pana. Także bardzo, bardzo pozytywnie. Tu jest jak w domu, tu jest jak u najlepszego wujka czy cioci, także tutaj wszyscy mówią do mnie po imieniu. Zawsze jest pani Alicja, dzień dobry, zapraszamy. Tutaj nie jestem pacjentem kolejnym, tylko jestem po prostu jak domownik, także cudownie. Od recepcji do pana doktora, do wszelkich służb pomocowych, pan pielęgniarek. Czułam się zaopiekowana i czułam się jak w domu, także cudownie.